Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kolejny nasz odcinek naszej serii wielkopostnej, miniserii, no bo to jest powiedzmy tylko jakaś czosnka. Kolejne nasze spotkanie, już właściwie minęliśmy półmetek Wielkiego Postu, mijamy półmetek naszych pokus. Czyli kolejna pokusa trochę poważniejsza, w sensie nie to, że tamte nie były poważne, ale taka, która bardzo dużo szkody w naszym sercu robi, to jest pokusa frustracji. Ojciec Pustynia Wargosz z Pontu mówił, że pokusy, te, które wymienialiśmy na początku, czyli obżarstwa, chciwości, próżnej chwały i ukryta między nimi pokusa nieczystości, one, jeżeli nie zostaną zablokowane, nie zaczniemy z nimi walczyć, będą nas prowadziły do frustracji. Frustracja, mówię Wargosz, objawia się na takie dwa sposoby. Wewnętrzna, w postaci gniewu, przepraszam, w postaci smutku, natomiast zewnętrzna w postaci gniewu. Zobaczcie, moi drodzy, że człowiek sfrustrowany bardzo często wpada w takie bardzo ambiwalentne stany emocjonalne. Od agresji do depresji. Potrafi bardzo łatwo dać się wyprowadzić z równowagi i być osobą agresywną, być osobą, która nie potrafi trzymać nerwów na wodzy. No i tu może być właśnie ten gniew, tu może być złość. Natomiast może być także w drugą stronę, że taka osoba nie potrafi trzymać na wodze swoich emocji i ona po prostu bardzo łatwo się obraża, bardzo łatwo wpada właśnie w smutek, w jakiś nihilizm, w poczucie pustki, w jakąś depresję, o tym w ogóle też będzie. Moi drodzy, osoba sfrustrowana to taka, która nie tylko nie potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, ale to także taka osoba, która właśnie no, nie potrafi walczyć z różnego rodzaju pokusami, które przychodzą do jej serca. Dlatego, aby walczyć z pokusą frustracji, często nie wystarczy tylko praktyka modlitewna, nie wystarczy czytanie Słowa Bożego, odmawianie przypisanych modlitw, jak na przykład różaniec. Tu potrzeba pewnej ascezy, pewnego trzymania naszej duchowości w ryzach, takiego trwałego zbliżania się do Pana Jezusa, wchodzenia w taką głęboką relację z Nim. Bo pokój serca będzie powodował, że my będziemy unikać tej frustracji, która jest pewnym zaburzeniem takiej duchowej homeostazy, takiej duchowej równowagi i właśnie tak potem w tych emocjach skaczemy. Żeby tak nie było, bardzo potrzebujemy pokoju serca. Prawdziwy pokój daje Książę Pokoju, jak powie Księga Izajasza, czyli Jezus Chrystus. Moi drodzy, trzeba nam się mocno strzec z pokusy frustracji. Trzeba wiedzieć, że żeby jej nie ulegać, tym właśnie skrajnym uczuciom, które są i będą nas dotykać, no bo my jesteśmy ludźmi, którzy mamy sferę uczuciową sobą, sobie, potrzeba, abyśmy przytulali się do tego, który jest samym pokojem, czyli Jezusa Chrystusa. To tyle na dzisiaj. Niech dobry Bóg wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.